Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mr. Marius, a to jest kolejny odcinek z gry Power Wash Simulator. Lecimy dalej z robotą, bo nie ma czasu. Mamy 88% tej mapy zrobionej. Kończymy dzisiaj tę mapę w tym odcinku. I przechodzimy do nowej mapy. Zobaczymy, co tam nam ciekawego przyjdzie do zrobienia. Oczywiście ogrywałem już tę grę, więc tak naprawdę wiem, jakie roboty mamy do zrobienia. Wiem, co do zrobienia jest, ale zupełnie nie pamiętam, w jakiej to było kolejności, więc tak naprawdę robiąc te zadania nie mam pomysłu nawet w ogóle, zupełnie. Nie mam pomysłu na to, co będę robił dalej, co będzie później. Także to nie jest tak, że ja już wiem, co będzie następne. Że jak to skończę, to będzie na pewno tamto, 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 bo ja to wszystko wiem, bo ja już to ogrywałem. Ja wiem, jakie będą misje w grze ogółem, ale nie wiem, nie pamiętam, w jakiej kolejności. Więc słuchajcie, dla mnie to jest takie samo zaskoczenie, co będzie kolejne. Będzie dalej, jak dla tych, którzy w ogóle tej gry jeszcze nie ogrywali. Dlaczego? No z najprostszej możliwej przyczyny. Nie przywiązywałem uwagi do tego, w jakiej kolejności te misje po sobie następują. Także nie jestem tutaj w stanie dokładnie powiedzieć, jak to będzie wyglądało, co, gdzie. Kiedy, po czym, przed czym, w jakiej kolejności. Oczywiście te ławki trzeba będzie umyć jeszcze raz. Pod troszeczkę innym kątem. To się staram robić tak, w ten sposób, żeby to było po prostu jak najszybciej. W poprzednim odcinku, nie w poprzednim, dwa odcinki temu, jak wybierałem mapę, była jeszcze straż pożarna do umycia, w sensie remiza strażacka. Była jeszcze do umycia strażacka remiza. Także to jest na pewno robota, którą już mamy dostępną. Natomiast wyskoczyło nam przy 40%, to było w pierwszym odcinku, new job available. Ale jaki to jest new job, to nie jestem pewien. Oczywiście po budynku straży pożarnej będzie jeszcze wóz strażacki, to akurat pamiętam, że takie coś będzie do umycia, do wyczyszczenia. W ogóle powiem wam ciekawą historię, że powiecie, że jestem zupełnym jakimś degeneratem albo świrusem. Nie zdziwię się, jeżeli tak stwierdzicie. Słuchajcie, mam swoje studio nagraniowe robione w garażu. Nie jest ono w domu, także to jest kompletnie osobny twór. Nie ma tutaj dostępu praktycznie nikt, pomijając osoby, które gdzieś tam
zaproszę do tego, żeby przyszły do tego mojego studia. Dlatego to jest bardzo fajne miejsce, jeżeli się chce czasami gdzieś tam jakiegoś kieliszeczka wypić albo coś w domu ze znajomymi posiedzieć. Oczywiście w bardzo małej ilości tych znajomych, bo to jest pomieszczenie bardzo małe, więc dwie osoby tutaj wchodzą. Trzy też się zmieszczą, ale przy trzech osobach najzwyczajniej w świecie robi się ciepło już tutaj. Także nie polecam siedzenia tutaj trójkę na dłuższą metę. Po prostu jest trudno wytrzymać, jeśli chodzi o temperaturę. O, ale tutaj jest brudne takie, że nawet żółty nie wchodzi. Brudne to jest tutaj. W każdym razie, no, jeżeli chodzi o temperaturę, jest naprawdę trudno tutaj dać radę. No, ale do czego zmierzam? Można tutaj oglądać różne ciekawe filmy na przykład. No i czasami mój kolega jak przychodzi, no to gdzieś tam jakieś filmy, których w domu nie byłby w stanie obejrzeć, bo żona w domu. No ja weź tam podrzuć jakieś głupoty sobie pooglądamy. Bo tak w domu, no to zaraz kobieta się na niego drze, że jakieś coś tam ogląda, nie? No a u mnie w studiu, no to bez problemu można sobie odpalić, można sobie popatrzeć. No i słuchajcie, czy wy wiecie, co dzisiaj oglądaliśmy? No nie wiecie, bo nie widzieliście. Ale gdybyście wiedzieli, co myśmy dzisiaj oglądali, byście padli ze śmiechu. Bo oczywiście każdy sobie pomyślał w tym momencie, co my możemy tutaj we dwóch oglądać, jak jesteśmy zamknięci. Wejście jest oczywiście zamknięte od środka. Przy wejściu jest monitoring, więc nawet gdyby się ktoś dobijał, to wiemy, kto się dobija. Możemy sobie na spokojnie wyłączyć. Nawet jeżeli są drzwi wejściowe na oścież otwarte, to i tak trzeba jeszcze przejść przez wcześniejsze pomieszczenia, które dopiero prowadzą tutaj do studia. Także to też widzimy wszystko na monitoringu, też wiemy, kto gdzie w danym momencie jest. Wszystko możemy sobie na spokojnie ogarnąć. No i teraz, siedząc tutaj, no jak sobie każdy posłucha, no to wiadomo, jakiego rodzaju twórczość mogliśmy tutaj oglądać, ale słuchajcie, nie. Nie oglądaliśmy tutaj tego typu filmów. Dziś oglądaliśmy tutaj Maszę i Niedźwiedzia. Tak. Dwóch starych koni. Jeden po 30, drugi po 50. Siedząc i pijąc Pepsi, oglądało Maszę i Niedźwiedzia, a dokładnie odcinek, w którym wilki porwały Maszę dla okupu. Kompletna degeneracja, słuchajcie. Żeby dwóch starych koni oglądało Maszę i Niedźwiedzia. Może inaczej. Gdybyśmy my to oglądali tylko już, to nawet może nic w temacie nie powiedział. Ale myśmy tutaj rżeli jak głupki normalnie. Myśmy nie wiadomo jaką komedię oglądali.
Jeszcze jakiś wall jest brudny. Który to jest ten wall? Bo ten bowl to wiem, który to... A, tu jest. Pewnie od góry, znając życie. Nie. O cholercia. Gdzie jest brudny ten wall? O, tutaj taka drobinka jeszcze była. Dobrze, i tutaj ten basen mamy jeszcze. Jeszcze mamy ten basen. Ja sobie musiałem drugą mysz odsunąć, bo mi zasłaniała czas nagrania. Niestety Streamlabs jakoś tak dziwnie to zrobił, bo ja wiem, że czerwony guzik z napisem RED, dosłownie, to jest skrót od record, czyli od nagrywania, już recording. Ja wiem, co on oznacza, ja wiem, że to trzeba nacisnąć, żeby się włączyło nagrywanie. Do tej piłki nie mogę się... Dobrze. Ja się zaraz tej piłki pozbędę. No. Watermelon shoot. Wow. Odblokowałem jakiś achievement. W każdym razie, jak się zostawi mysz na przycisku do nagrywania w Streamlabsie, to cały czas będzie widoczny opis tego przycisku. I rozpocznij nagrywanie lub zakończ nagrywanie. No i opis tego przycisku, czyli to zakończ nagrywanie, cały czas zasłania licznik czasu. Czas nagrania. No a jako, że ja się staram robić odcinki po około... Oj, mamy job complete. Odcinki po około 45 minut, tak żeby nie były za długie, żeby nie były za krótkie. No to... No i pięknie, mamy 100%. $900 na tym udało się zarobić. Mam 55 gwiazdek. A najlepszą myjkę możemy kupić za... A 5000, słuchajcie, za $5000 i 90 gwiazdek. Także jest jeszcze dużo, dużo pracy przede mną. O, mamy taki motocykl z wózkiem bocznym. Dlaczego by nie? Praca szybka, łatwa, przyjemna, 5 gwiazdek wpadnie. Dlaczegoż by nie? Dobrze. Oczywiście przechodzę na żółtą myjkę, tak żeby bardzo dużym ciśnieniem od razu działać. Także praktycznie tam, gdzie przejadę, jest już po prostu czyste. Już mamy 20%. Ok, teraz od spodu. %40, ok. Przechodzimy na wprost.
stronę prawej. Troszkę do tyłu. Jeszcze troszkę do tyłu. Pod kątem prostym. Idealnie za tym motocyklem z wózkiem. Już mamy metę 60%. Dobrze, przechodzimy tutaj. Oczywiście motocykl jako taki, wózek boczny zresztą w środku też trzeba będzie mieć stojąc. Dlatego to nie będzie na pewno na 100% zrobione. Przy takim tylko klęczeniu myślę, że gdzieś tam do 95-6% co najwyżej mógłbym dolecieć, ale pewnie nawet i nie. Ok, mamy 91%. Teraz mamy ciepłego od góry. Ta wnętrza wózka w ogóle nie mogłem wcześniej umyć. Ze względu na kąt. Dobrze, gdzie tu jeszcze mamy swing arm? Dobrze, gdzie to jest? Spoke seats. Jest jakiś spornik? Jest od tej strony wszystko wyściutkie. Wing arm to domyślam się, że jest... A nie, to nie jest to. No gdzie jest taki swing arm? Gdzież to może być... O. Aha. Okej. A swing arm? Gdzie może być swing arm?
Nie mam pojęcia, gdzie może być ten swing arm. Aha. To jest wahacz. Swing arm to jest wahacz. Okej. Okay. Mamy new job. New job. O, jestem przezroczysty, słuchajcie. New job available. Okej, 5 gwiazdek wpadło. O, mamy suwika następnego, bardzo fajnie. Można sobie troszeczkę nastukać gwiazdek, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Dobrze, zaczniemy od dachu. Okidoki. Z tej strony. Pięknie. Teraz z tej strony. Już mamy ponad 20%. Dobrze. Okej. No dobrze. Lecimy sobie z myciem całego autka. Już mamy 40%. I 60%. Ja sobie jeszcze lusterku ładnie, o właśnie, domyję. Potem zapomnę. Mam już za sobą. Okej. No, kiedy mamy jeszcze dwa bampersy. I zderzaki do poprawki. O właśnie, ten już jest. Maska, no ale to wiadomo, bo maski jeszcze nie myłem. A headlight coś, o właśnie. Gdzie ten bonet jeszcze jest brudny? Aha, i tutaj. No i jest job complete. Robota szybka, łatwa i przyjemna. O, nie widać tych przyrządów, na których się chodzi. Okej, okay, no i zostaje nam remiza za 1100 dolców. Po tej robocie będzie 70 gwiazdek. Jeszcze 20 gwiazdek będzie brakować. No i będzie brakować jeszcze troszkę kasy, bo będę miał 3300 dolarów zarobione, więc jeszcze troszeczkę tej kasiorki będzie brakowało. Dobrze, tutaj taki trochę wygwizdów jest.
ta straż pożarna to chyba w ogóle sama jest po pożarze. No i spadłem. Ale dobrze, jak spadłem, to już i to przy okazji umyję. Nie, no naprawdę, ta porządna myjka myje z taką już siłą, z takim ciśnieniem, naprawdę robi robotę. Już naprawdę nie ma lipy. Swoją drogą powiem wam, że w końcu wymyśliłem, długo nad tym siedziałem, ale w końcu udało mi się wymyślić prezent dla mojej dziewczyny na urodziny. Nie mogę powiedzieć, jaki to jest prezent, bo moja dziewczyna ogląda czasami moje filmy, więc troszkę bym się spalił z tym pomysłem. Gdybym ja to powiedział. Bo już by nie było niespodzianki. Ale ogółem pomysł mam taki, którego się nie spodziewa nawet, że chciałaby coś takiego otrzymać. Szczerze powiedziawszy, no nie będę ściemniał, pytałem ją też po prostu, co by chciała dostać. I koniec końców zrobiła mi listę rzeczy, których mogę sobie coś tam wybrać. Po prostu, no umówmy się, jesteśmy w takim wieku, że wiemy, co jest nam potrzebne. Jeśli miałbym jej kupić coś, czego nigdy nie będzie używać, czego nigdy nie będzie korzystać, no to takie coś po prostu zwyczajnie nie ma sensu. I lepiej sobie powiedzieć, co potrzebujemy, tak? Co nam może być potrzebne, co nam się przyda. Zrobić sobie taką właśnie listę rzeczy, które mogą się przydać i które mogą być nam potrzebne. Jeżeli ta druga strona ma życzenie, no to może sobie coś z tej listy wybrać i kupić po prostu, najzwyczajniej w świecie. Jeśli nie, to się to zrobi samemu za jakiś czas. No i właśnie mi dała listę rzeczy, które gdzieś tam w niedługim czasie będzie sobie chciała ogarnąć. Przejrzałem tę listę. Szczerze powiedziawszy, stwierdziłem, że to są rzeczy, które może sobie na spokojnie ogarnąć sama. A ja potrzebuję czegoś, co będzie spektakularne. To sobie zapamięta do końca życia.
a jednocześnie co będzie mogła na spokojnie zrobić. To nie będzie w jakiś sposób taki dla niej złe. To nie będzie jakieś takie gdzieś tam źle na nią działające. To jest po prostu połączenie pewnych rzeczy, o których gdzieś tam kiedyś już rozmawialiśmy. Jedną całość. Zresztą mam nadzieję, że będzie ciekawe to połączenie z niej. Bo szczerze powiedziawszy, dla mnie na samą myśl, że coś takiego mielibyśmy ogarnąć, no to byłoby fajnie. Ja się już cieszę na samą myśl, że może się udać to zrobić. Tak naprawdę to byłby prezent dla nas obojga. Powiem wam, bardzo lubię gdzieś tam robić, dawać prezenty. Ale szczerze powiedziawszy, jak mam tą perspektywę, że mogę komuś zrobić prezent, którego sam coś będę miał, na którym sam w jakiś tam sposób skorzystam, to jest jeszcze przyjemniejsze. Dobrze, sprawdźmy. Rama jest, szyba jest, ściana jest. Ok. Już mamy 7%. Nie jest źle. Mogłem, wiem, że jest menda ze mnie, że w ten sposób do tego podchodzę. No ale to jest akurat prezent, którego nie da się zrealizować tak, żebym ja przy tym nie był. Po prostu fizycznie. Mogłem wybrać inny, ale nie wybrałem. Dlatego jestem menda pod tym względem. Aczkolwiek cieszy mnie to, że
prezent mojej dziewczyny będzie jednocześnie prezentem dla mnie i że oboje będziemy z tego mega, mega zadowoleni. Przynajmniej mam nadzieję, że oboje z tego będziemy mega zadowoleni. Zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Przekonamy się niebawem. Niebawem. Ponad 2 miesiące. Tą drogą też muszę sobie w końcu zrobić taki porządny harmonogram filmów już na dłuższy czas. Tutaj i tak końcem marca jeszcze będzie wypadał jeden wyjazd. Potem w kwietniu mamy Wielkanoc, więc też przez ten czas podczas Wielkanocy nie będę nagrywał. Będę musiał sobie tych filmów troszeczkę więcej przygotować. Może tak powiem zawczasu. Też się właśnie zacząłem zastanawiać, bo to już miesiąc został raptem, jaką grę mam nagrać na Wielkanoc, co mam na Wielkanoc zrobić. W ogóle, znaczy jaką grę, jakie gry, odcinki z czego mam zrobić na Wielkanoc. Oczywiście tu jest mowa tylko o tym kanale, a jeszcze oczywiście na kanale Mr. Marius Gaming, na kanale Mr. Marius będzie jakiś film wielkanocny. Też nie mam pojęcia, co tam zrobić. Idzie pięknie robota. Za bardzo nie mogę podejść. Mam nadzieję, że się tam w miarę jakoś domyło. Jestem ciekaw, co by było na tej największej końcówce, na 40 stopniach. No 40 stopni już miejsca mnie domywa. Dobrze, teraz tak, te graffiti, oczywiście graficiarze byli na wchodzi na straży pożarnej, na remizę nawet wleźli, no nie.
Okej, dobrze, zaliczyło mi to. Bardzo ładnie. Jednak ta 25 stopni, czyli zielona końcówka, działa najlepiej, jeżeli chodzi o, oczywiście, o tak zwaną miotłę, tak to ujmę, i o szybkość mycia. Tutaj troszeczkę rdza wzięła. Dobrze, to jest ok. No to co, ściankę robimy żółty. Wow, nie schodzi. Będzie schodzić, ale bardzo, bardzo powoli. $300 jeszcze, tylko $2700 brakuje. W tej mapie powinienem mieć coś chyba około 3300, jeśli dobrze pamiętam, dolarów. Jakiś tam niedoróbek. Nic za nic. Bardzo niedobrze. W tej ściance, którą myłem, też widzę, że zrobiłem troszkę omijaku. Okej, dobrze, zaliczono. Dobrze, żółta końcówka. Okej, to mamy zaliczone. Teraz pytanie, co by było z tą końcówką? Nie, ona mi tego nie zmywa. Dobrze, czyli nie ma wyjścia, lecimy zieloną. I to sobie będziemy pomalutku chodzić i pomalutku sprzątać. W ogóle jest zasadniczo już wtorek. Na wtorek miałem nagrać 3 odcinki z 3 różnych gier. Miał być odcinek z symulatora myjki. Miał być odcinek z Yes Your Grace. Jeśli dobrze pamiętam, to jeszcze chyba Farmer z Dynastii.
miał być odcinek do serii całej. Tak, chyba tak. Tymczasem jest godzina, no jest 30 minut, 38 minut po północy we wtorek. Ja mam na razie jeden odcinek tylko na wtorek nagrany, właśnie z symulatora myjki ciśnieniowej. Nagrywam chyba trzeci odcinek z kolei, jeśli dobrze pamiętam, z symulatora myjki ciśnieniowej. I to już jest na czwartek odcinek. Jeszcze na wtorek nie mam skompletowanych odcinków, słuchajcie. Ale tak mnie masakrycznie ta gra wciąga. Jest tak satysfakcjonująca. Naprawdę sobie siedzę i gram, gadam, coś tam, o czymś opowiadam. Mnie ta gra wciąga niesamowicie. No ale cóż. Ten odcinek już trwa 46 minut, więc trzeba się pomalutku ciągnąć ku końcowi. Mam to odcięcie takie swoje, że tak powiem, na dachu. Liczę na to, że będzie 20% tej robótki. Będzie 20%, jak to zrobię. Mam nadzieję, że tak, chyba raczej na pewno nawet. Takie mam dziwne wrażenie. To jest tak zwana setunka, że dam radę dobić do 20%. No i na tym dzisiejszy odcinek będziemy kończyć. Żeby nie przedłużać, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, kliknijcie, mamy 20%, kliknijcie subika, kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. A nowe filmy wpadają codziennie, 3 razy dziennie, o godzinie 10, 14 i 18 każdego jednego dnia. Oczywiście na tym kanale, czyli na Mr. Marius Gaming. Jest jeszcze kanał Mr. Marius Gaming Live, gdzie wrzucam zapisy ze streamów, które prowadzę na Twitch TV ukośnik Mr. Marius. Najprawdopodobniej będę je prowadził już tylko w niedzielę, przynajmniej na ten moment. Jest jeszcze główny kanał, czyli Mr. Marius, gdzie wrzucam filmy z wyjazdów, jakieś vlogi, motovlogi, no i różne takie też, ale to dopiero się pojawią, filmiki survivalowe, ale raczej o sprzęcie, a nie o survivalu jako takim. I raczej to będzie taki bardziej nowoczesny survival niż ten taki standardowy. Oczywiście linki do wszystkich kanałów, o których mówiłem, macie w opisie pod filmem. No i nie tylko do kanałów, ale również... Ale to brudne ucho. I nie tylko do kanałów, ale również do mojego Twitcha. Także nie tylko kanały YouTube'owe. Również do mojego Twitcha linka macie w opisie. Zapraszam do odwiedzania, do subowania. Jeśli się podobało, to mówię, dajcie łapkę w górę. Tymczasem już nie przedłużam. Kończę tę imprezę. Tutaj ładnie jest. No dobra, zobaczmy to sobie od góry. No jest różnica, trzeba przyznać. Dobrze, nie przedłużam. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.